Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. To, jak żyjemy na co dzień, przekłada się na nasze zdrowie w wielu aspektach, w tym na funkcjonowanie mózgu, czyli pamięci i koncentracji, jak również na ogólnie pojętą sprawność umysłową. Niestety na co dzień popełniamy szereg błędów, które zaburzają pracę mózgu, w tym przyczyniają się do osłabienia pamięci i rozwoju demencji czy choroby Alzheimera. Dlatego w tym odcinku przedstawię szereg codziennych nawyków. Które powoli, stopniowo niszczą nasz mózg i których warto się wyzbyć. Błędem, który sprzyja obniżeniu sprawności mózgu jest to, że nie podejmujemy się czynności, które pobudzają do myślenia. Z kolei coraz częściej skupiamy się na aktywnościach, które osłabiają sprawność mózgu. Mam tu na myśli bezrefleksyjne oglądanie telewizji czy spędzanie wielu godzin dziennie na przeglądanie mediów społecznościowych. Mówi się, że mózg nieużywany zanika i jest w tym trochę prawdy. Na szczęście istnieje szereg aktywności, które mogą poprawić sprawność umysłową i zapobiec lub odwlec w czasie pojawienie się demencji. Mam tu na myśli czytanie książek, grę na instrumentach, uczenie się języków obcych, grę w karty lub gry planszowe, zapamiętywanie tekstów piosenek lub uczenie się wierszy i cytatów na pamięć, a także rozwiązywanie krzyżówek, sudoku lub innych łamigłówek. Czynność tak prosta jak układanie puzli również będzie treningiem dla mózgu. Dodatkowo nasz mózg nie lubi rutyny, więc warto zmieniać przyzwyczajenia. Dla przykładu, od czasu do czasu można zmienić drogę, którą wracamy z pracy lub sklepu do domu, poczytać książkę w parku, a nie w domu, czy też spróbować napisać kilka zdań drugą ręką. Takie nowe bodźce to dobry trening dla mózgu. Szkodliwe dla mózgu jest też częste przebywanie w głośnym otoczeniu. Badania obserwacyjne w Danii pokazały, że osoby, które są eksponowane na hałas drogowy i kolejowy, odznaczają się wyższym ryzykiem rozwoju otępienia naczyniowego i choroby Alzheimera. Naukowcy sugerują, że może wynikać to z tego, że hałas ten powoduje zaburzenia snu, jak również zwiększa uwalnianie hormonów stresu, co z kolei przyczynia się do zaburzeń krążenia, zmian w układzie odpornościowym i powstawania stanów zapalnych, co dalej przekłada się na problemy z demencją. Dodatkowo długotrwałe narażenie układu słuchowego na hałas jest przyczyną utraty słuchu i badacze wykazali, że osoby w wieku pomiędzy 45 a 64 rokiem życia, które zmagają się z problemami ze słuchem, mają o 40% wyższe ryzyko rozwoju demencji. Wobec tych danych mogę powiedzieć, że zadbanie o swój słuch nie tylko poprzez unikanie głośnego środowiska jest dobrym sposobem, aby zminimalizować ryzyko demencji. O słuchu nagram w przyszłości osobny odcinek. Szkodliwym nawykiem w kontekście mózgu jest też wycofanie się z życia społecznego. Eksperci uważają, co zresztą potwierdzają badania naukowe, że osoby, które nie są aktywne towarzysko, są bardziej narażone na rozwój demencji. I w drugą stronę większe zaangażowanie w relacje czy zajęcia towarzyskie wiąże się z mniejszym ryzykiem pogorszenia się sprawności umysłowej. W tym temacie dotarłem do wyników metaanalizy, które pokazały, że niski udział społeczny i rzadsze kontakty społeczne wiążą się z wyższym, nawet aż o 57%, ryzykiem pojawienia się demencji. Dodatkowo autorzy tej pracy wskazali, że również i samotność zwiększa o 58% ryzyko wystąpienia wspomnianego problemu. Dlatego też zachęcam, aby przebywać wśród ludzi. Mam tu na myśli udział w wydarzeniach kulturalnych, uczestniczenie w różnego rodzaju warsztatach. Udział w stowarzyszeniach, zapisanie się do uniwersytetu III wieku, wspólne podróże czy nawet zwykłe odwiedzanie się z najbliższymi znajomymi, które jeszcze kilkanaście lat temu było tak żywe, a dziś mam wrażenie, że jest to zjawisko coraz mniej spotykane. Problemem życia codziennego jest też to, że brakuje nam odskoczni. Chodzi tu o to, że w dzisiejszym świecie żyjemy w pogoni, napięciu i stresie, i wielu z nas nie podejmuje się żadnych aktywności, aby rozładować kumulujące się napięcie psychiczne. Najzwyczajniej w świecie brakuje nam czasu, a często nawet i chęci oraz motywacji, aby wziąć się za nasze zdrowie psychiczne i żeby poszukać sposobów, które pozwolą zredukować stres. A ten, jak pokazują naukowcy, jest niszczący dla naszego mózgu. W jednej z obszernych prac naukowych z 2021 roku zespół międzynarodowych naukowców dowiódł, że odczuwanie stresu jest związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń poznawczych o 19%. Co więcej, osoby, które żyją w ciągłym stresie, charakteryzują się wyższym ryzykiem rozwoju demencji, aż o 44%. Tu jednak stanowczo zachęcam, aby stres czy zaburzenia depresyjne starać się rozładowywać właśnie poprzez znalezienie sobie uspokajających zajęć. I na skutek podejmowania się wszelkich innych aktywności, które poprawią nasze zdrowie psychiczne, a nie na skutek sięgania po środki antydepresyjne, które również zamieściłem na dzisiejszej liście. Wynika to z faktu, że nadużywanie wielu różnych leków przeciwdepresyjnych zwiększa ryzyko rozwoju otępienia, w niektórych przypadkach nawet ponad dwukrotnie. Mam tu na myśli przede wszystkim takie grupy leków jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, w skrócie zapisywane jako SSRI, a także inhibitory monoaminooksydazy czy też heterocykliczne leki przeciwdepresyjne. Do nawyków, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie naszego mózgu, zaliczam też nadużywanie naczyń i opakowań zawierających aluminium. Mam tu na myśli przede wszystkim tacki aluminiowe, folie aluminiowe, patelnie aluminiowe, czy też produkty sprzedawane w puszkach aluminiowych. Szczególnie dotyczy to kwaśnych produktów, w tym głównie przetworów warzywnych i owocowych, a także produktów słonych, w tym np. ryb w puszce. Wynika to z tego, że w takich warunkach aluminium chętniej przenika z opakowań do żywności. Oczywiście nie chcę snuć tu czarnych scenariuszy, że sporadycznie sięgając po różnego rodzaju materiały z aluminium, robimy zamach na swoje zdrowie. Tym bardziej, że technologia poszła do przodu i wiele produktów aluminiowych ma dodatkową powłokę, która chroni przed przedostawaniem się tego pierwiastka do jedzenia. Niemniej nic nie jest wieczne i tak samo jest ze wspomnianymi powłokami. Tak jak już powiedziałem, kwaśne czy słodne środowisko, jak również podwyższona temperatura, zwiększają ryzyko uwalniania się związków aluminium do żywności. Uważam, że jeśli od czasu do czasu będziemy korzystać z opakowań aluminiowych, to nie mamy się czego obawiać. Ale już regularne sięganie po tego typu materiały może okazać się wysoce szkodliwe. Pamiętajmy, że aluminium jest również składnikiem niektórych dodatków do żywności. Mam tu na myśli np. siarczan glinu występujący pod numerami od E520 do E523, czy też krzemian glinowy, który kryje się pod numerami od E554 do E556. Należy wiedzieć, że aluminium przypisuje się działanie neurotoksyczne. Naukowcy podejrzewają, że zbyt duża ekspozycja na aluminium jest jednym z istotnych czynników ryzyka rozwoju choroby Alzheimera. Potwierdza to zresztą metaanaliza z 2016 roku, a mianowicie eksperci zebrali wyniki z kilku badań naukowych, na podstawie których jednoznacznie stwierdzili, że osoby, które są przewlekle eksponowane na działanie aluminium są o 71% bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera. Przy okazji powiem, że na aluminium szczególnie wrażliwe są dzieci ponieważ o toksyczności tego składnika decyduje jego ilość w przeliczeniu na naszą masę ciała. Im ważymy mniej, tym taka sama dawka aluminium staje się bardziej szkodliwa. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik. Dziennik pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Wśród elementów z naszego codziennego życia, które przyczyniają się do pogorszenia funkcjonowania mózgu, znajdują się też problemy ze snem. Natrafiłem na obszerną publikację naukową z 2018 roku, która pokazała, że osoby, które cierpią na zaburzenia snu, mają wyższe ryzyko rozwoju demencji o 19% w porównaniu do osób, które śpią dobrze. Co więcej, osoby, które zgłaszają problemy ze snem, charakteryzują się wyższym aż o 49% ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera. Dodatkowo badacze jednoznacznie potwierdzili, że zbyt niska jakość snu wiąże się z zaburzeniami poznawczymi. Mam tu na myśli osłabienie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, uwaga czy spostrzeganie. Zgodnie z tymi danymi, wszelkie błędy, które predysponują do zaburzeń snu, będą pośrednio powiązane z pogorszeniem funkcjonowania naszego mózgu. O przyczynach problemów ze snem nagrałem osobny odcinek, stąd tu tylko w skrócie powiem, że wśród nich mamy np. spędzanie zbyt mało czasu w miejscach nasłonecznionych w ciągu dnia, korzystanie z urządzeń emitujących światło niebieskie na jedną czy dwie godziny przed snem, zbyt częste ucinanie sobie drzemek w ciągu dnia, wstawanie i zasypianie o różnych porach, czy też zbyt długie przebywanie w łóżku. Jeśli chcą Państwo poznać pozostałe czynniki, które obniżają jakość naszego snu, to zachęcam, aby odszukać wspomniany odcinek na moim kanale. Szkodliwym nawykiem, który pośrednio sprzyja pogorszeniu się pracy mózgu, jest brak wykonywania rutynowych badań w ramach profilaktyki zdrowotnej. A to dlatego, że istnieje szereg dolegliwości, które niekoniecznie muszą dawać objawy chorobowe, a które to uszkadzają nasz mózg. Dla przykładu dane z 2020 roku wskazały, że nadciśnienie tętnicze w wieku średnim zwiększa ryzyko pojawienia się zaburzeń poznawczych nawet o 55%. Tu dodam, że to właśnie podwyższone ciśnienie krwi nie zawsze musi dawać jakiekolwiek objawy. Gdy utrzymuje się ono przez dłuższy czas, wówczas powoli, ale sumiennie uszkadza nasz mózg, czyli jest takim cichym zabójcą. Co więcej, eksperci odnotowali, że wzrost ciśnienia krwi jest związany również z wyższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera, i to o 25%. To, że nadciśnienie sprzyja zaburzeniu funkcjonowania mózgu, wynika z kilku różnych mechanizmów. Dla przykładu, wysoki ciśnienie krwi może skutkować niedokrwieniem mózgu, a wówczas mózg nie otrzymuje składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego działania. Dlatego też zachęcam, aby regularnie mierzyć sobie ciśnienie krwi, i to nawet w warunkach domowych. Niegdyś nagrałem nawet odcinek o tym, jak prawidłowo to robić. W literaturze naukowej znajdziemy też szereg doświadczeń, które potwierdzają, że do obniżenia sprawności umysłowej, demencji i chorób neurodegeneracyjnych przyczynia się zanieczyszczenie środowiska. Dlatego też przebywanie na dworze, gdy smok jest tak gęsty, że można go przecinać nożem, nie należy do zbyt dobrych decyzji. Oczywiście mam świadomość, że każdy z nas musi normalnie funkcjonować czyli chodzić do pracy czy na zakupy. Ale dobrą praktyką jest, aby sprawdzać sobie w internecie zanieczyszczenie powietrza w regionie, w którym mieszkamy czy poruszamy się, i jeśli jest taka możliwość, to gdy wynik wskazuje na duże zanieczyszczenie, aby wówczas nie wychodzić z domu. A gdy już mowa o poruszaniu się, to chciałbym zaznaczyć, że brak ruchu jest jedną z bardziej istotnych przyczyn obniżenia sprawności naszego mózgu. Dotarłem do pracy naukowej z 2020 roku, która udowodniła, że osoby prowadzące siedzący tryb życia mają wyższe ryzyko wystąpienia demencji o 30%. Co więcej, warto też wspomnieć o tym, że włączenie aktywności fizycznej do swojego harmonogramu wpływa korzystnie na poprawę sprawności umysłowej u osób, które już zmagają się z upośledzeniem funkcji poznawczych. To tylko pokazuje, że na wprawienie ciała w ruch nigdy nie jest za późno i warto to robić na każdym etapie życia. Omawiając błędy predysponujące do upośledzenia pracy mózgu, nie sposób nie wspomnieć o czynnikach żywieniowych. Zaszczególnie niekorzystny traktuje brak suplementacji witaminą D. Dla przykładu autorzy badań zauważyli, że niskie wysycenie organizmu witaminą D skutkuje pogorszeniem pamięci wzrokowej. Ponadto niski poziom witaminy D we krwi, poniżej 20 nanogramów na mililitr, jest związany z wyższym ryzykiem wystąpienia demencji o 48% i rozwoju choroby Alzheimera o 51%. Co więcej, deficyt witaminy D skutkuje ponad 2,5-krotnym wzrostem ryzyka rozwoju choroby Parkinsona. Dlatego też uważam, że do tematu suplementacji witaminą D należy podejść poważnie i najlepiej aby przyjmować ją każdego dnia przez cały rok. Do zaburzeń funkcji poznawczych prowadzi też brak witaminy B12 w organizmie, a więc zbyt niskie spożywanie produktów mięsnych, w tym w szczególności ryb, a także fermentowanych produktów mlecznych. Jako, że witamina B12 odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym bierze ona udział w produkcji neuroprzekaźników, jak również w powstawaniu otoczki milinowej chroniącej nerwy, to jej deficyt jest naprawdę odczuwalny. Mam tu na myśli głównie zaburzenia neurologiczne, takie jak pogorszenie pamięci czy demencja. Co więcej, u osób, które mają niewystarczający poziom witaminy B12, obserwuje się również problemy z utrzymaniem równowagi, mrowienie i drętwienie stóp oraz dłoni, zaburzenia nastroju, a także pogorszenie wzroku. Od razu też powiem, że błędem żywieniowym jest zbyt niskie spożycie ryb. I to nie tylko ze względu na to, co przed chwilą powiedziałem, czyli że są one dobrym źródłem witaminy B12. Ryby tak jak dziki łosoś, śledź, sardynki czy pstrąg tęczowy są również zasobne w kwasy tłuszczowe omega-3, które wpływają korzystnie na funkcjonowanie mózgu. Badacze dowiedli, że niskie spożywanie ryb jak również zbyt niskie dostarczanie wspomnianych omega-3 wiąże się z upośledzeniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja czy myślenie. Szkodliwe dla naszego mózgu jest również dostarczanie dużych ilości cukru, głównie w postaci napojów słodzonych. Cukierków, czekolady mlecznej, wyrobów cukierniczych, lodów czy batoników zbożowych. Dla przykładu częste spożywanie napojów słodzonych niemal trzykrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia demencji i choroby Alzheimera. Co więcej, cukier pogarsza naszą pamięć i koncentrację. Wynika to prawdopodobnie z tego, że cukier obniża poziom tzw. czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego, który wspomaga regenerację komórek mózgowych. Jak Państwo widzą, codziennie czyha na nas wiele zagrożeń, które obniżają sprawność naszego mózgu. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się Państwa nieco uświadomić, które elementy codziennego życia są szczególnie niebezpieczne, i oczywiście jednocześnie zachęcam, aby starać się ich unikać. W ten sposób dłużej będziemy mogli cieszyć się sprawnością umysłową i uchronimy się przed wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi. Przy okazji, jeśli mają Państwo jeszcze trochę wolnego czasu, to zachęcam do zapoznania się z filmem, w którym opowiadam, co jeść, aby m.in. poprawić swoją pamięć. W połączeniu z niniejszym odcinkiem stanowi on praktyczne kompendium wiedzy, jak zwiększyć wydajność mózgu. Aby się z nim zapoznać, wystarczy, że klikną teraz Państwo miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.